Dzień dobry moi drodzy, jak co niedzielę o godzinie 12, ale pamiętajcie też o czwartkach i godzinie 19. Witam Was serdecznie w nowym materiale na kanale Warcaby. I od razu uprzedzam, że ten film będzie zupełnie inny od tego, co zwykle publikuję, dlatego że nie będę się w nim skupiał na grze w Warcaby, a na świecie warcabowej polityki. Dlatego że w ostatnim tygodniu wydarzyło się coś, co wstrząsnęło tym światem, a wstrząsnąć może jeszcze bardziej. Jest to sprawa bardzo ważna, dlatego zdecydowałem się podzielić z Wami informacją o niej na kanale Warcaby. Co się dokładnie wydarzyło? Moi drodzy, 5 stycznia 2023 roku Światowa Federacja Warcabowa, czyli FMJD, której przewodzi obecnie Polak Jacek Pawliński, wybrany podczas kongresu FMJD w 2021 roku, przesłała informację i zaproszenie na General Assembly, czyli rzecz jasna kongres tegoroczny, który ma się odbyć w maju, 5 maja w Drancy, miejscowości pod Paryżem. Następnie 17 czerwca informacja o tym kongresie została podana do publicznej wiadomości, a 3 dni później na skrzynki wszystkich światowych, wszystkich krajowych, wszystkich kontynentalnych federacji plus do wielu zawodników, działaczy i osób związanych z warcabami dotarł mail. Mail, który, pod którym są podpisani dwaj byli prezydenci Światowej Federacji Warcabowej, mianowicie Estończyk Janek Magi, prezydent FMJD w latach 2017 i 2021, czyli osoba, którą w bezpośrednim starciu Jacek Pawliński w Tallinie w 2021 roku pokonał, oraz Holender Harry Otten, który przewodził FMJD w latach 2009-2017. I treść tego maila plus jakieś tam przemyślenia na temat możliwości i konsekwencji, co to wszystko może za sobą nieść, chciałbym Wam w tym filmie przybliżyć. Treść maila widzicie teraz na ekranie. Ja postaram się Wam to przetłumaczyć tak z biegu. Nie mam tego przygotowanego w języku polskim, żebyście mniej więcej zrozumieli, o co się rozchodzi, co się dzieje. Oczywiście zaczynają zwrotem do wszystkich. Dear members of FMJD, czyli drodzy członkowie Federacji Światowej, federacje krajowe z całego świata. Życzymy Wam wszystkiego najlepszego w tym roku 2023 i piszą dalej. Sytuacja na świecie bardzo się skomplikowała z uwagi na koronawirus, a szczególnie przez ostatnią bardzo brutalną wojnę w Ukrainie. To również odbija się na świecie warcabów i my, jako byli prezydenci Światowej Federacji Warcabowej, wyrażamy obawę o to, że sterowanie dowodzący w FMJD, a szczególnie osoba prezydenta Jacka Pawlickiego, nie są zdolne do przewodzenia Światowej Federacji Warcabowej w czasie, w tych trudnych czasów. To czyni nas bardzo smutnymi i zmartwionymi na temat przyszłości FMJD i chcielibyśmy się z Wami podzielić naszymi obawami. Obecny zarząd FMJD, szczególnie osoba Jacka Pawlickiego, prezydenta, odwróciła się plecami do wszystkich ważnych aspektów, które poprzednie zarządy organizowały czy stworzyły. Na przykład w ostatnim roku, kiedy FMJD, Światowa Federacja Warcabowa, obchodziła swoje 75-lecie, prezydent Pawlicki nawet nie rozważył poinformowania byłych prezydentów o możliwości wzięcia udziału w celebracji, w uroczystości upamiętniającej. Nie zaprosił żadnego z nich, nawet nie zaprosił honorowego prezydenta FMJD, Woutera van Beyka. To odbiło się wstydliwie, negatywnie i ciężko to przecenić. Zgodnie z tym, co daje się zasłyszeć w warcabowym świecie, wielka rocznica FMJD stała się pokazem samouwielbienia obecnego prezydenta, który tak naprawdę skupił na sobie całą władzę administracyjną wokół warcabów, a jest to sytuacja bardzo niebezpieczna, obarczona dużym ryzykiem, co również potwierdzają liczne konflikty pomiędzy zarządem FMJD a federacjami krajowymi. Prezydent Pawlicki, który dobrze sprawował swoją funkcję jako dyrektor turniejowy, wyrzucił do kosza całą historię Światowej Federacji Warcabów od 1947 roku, chcąc wymazać 75 lat promocji warcabów na świecie. Kolejnym
szokującym posunięciem było ogłoszenie przez zarząd FMJD konkursu na nowe logo, pomimo tego, że logo w obecnej formie zostało przyjęte przez Kongres FMJD w roku 2019. Prezydent Pawlicki zdecydował się zniszczyć długotrwające i utrwaloną tożsamość FMJD, żeby stworzyć napięte relacje z federacjami, które mają możliwości organizować turnieje najwyższej rangi, tutaj pewnie chodzi o Mistrzostwa Świata, i zakończyć wszystkie tradycje związanymi z międzynarodowymi federacjami sportowymi, żeby budować własne imperium, który to pomysł budowania tego imperium zawiódł i nie został zrealizowany już na początku, od samego początku. Dyktatorzy upadają, takim zdaniem kończy ten akapit autor lub autorzy. Obecny prezydent ze swojego teamu, ze swojej grupy, ze swojego zarządu stracił dyrektora turniejów młodzieżowych Aleksieja Domczewa, no i w większości skupia się na robieniu roboty dyrektora turniejowego Agaty Clifton, Clifton Agaty z Curaçao, który może, ale też może nie dać rady zorganizować Mistrzostw Świata Open i Kobiet, które to w tym roku w Curaçao mają się odbyć. Stracił poparcie federacji w Polsce. To samo wydarzyło się z sekretarzem generalnym Robertsem Misansem, który ma skomplikowane relacje z Federacją Łotewską. Podsumowując, prezydent Pawlicki zarządza Światową Federacją samodzielnie, bez wsparcia federacji z dużą liczbą warcabowych zawodników. Cały kontynent afrykański jest zostawiony sam sobie i nie ma żadnej uwagi od strony prezydenta Pawlickiego. Reputacja FMJD jako federacji międzynarodowej sportowej została mocno nadwyrężona, naruszona i relacje z innymi organizacjami sportowymi, międzynarodowymi zostały znacząco pogorszone w mniej niż 2 lata. Wszystkie te szkodliwe zmiany zmuszają nas, żeby zaprosić wszystkie federacje krajowe do głosowania nad wotum nieufności przeciwko prezydentowi Pawlickiemu podczas kongresu, który odbędzie się 5 maja we Francji. Potem musimy wybrać demokratyczną administrację dla Światowej Federacji Warcabowej, której zadaniem będzie rozwój warcabów jako ważnej gałęzi sportów umysłowych, żeby stworzyć warunki do rozwoju i zaznaczenia stabilności warcabów. Prezydent Pawlicki zdecydowanie nie jest zdolny, aby to robić. Nie zrobił również niczego ważnego, żeby przywrócić świetność komitetom warcabowym, takim jak komitetom etycznym czy technicznym, z powrotem do ich siły. Oczekujemy od federacji, by zaproponowały swoich najlepszych kandydatów, z których możemy wspólnie uformować funkcjonujący zespół z mocną wizją i misją. My, dwaj byli prezydenci z Holandii i Estonii, dwóch krajów najważniejszych w organizacji tych turniejów najwyższej rangi, oferujemy swoją pomoc i jesteśmy gotowi, żeby przyjść z propozycjami nowych członków zarządu i członków wspomnianych komisji w mniej niż 6 tygodni po kongresie. Czekamy na Wasze reakcje. Podpisano Harry Otten, prezydent FMJD w latach 2009-2017, Janek Magi, prezydent FMJD 2017-2021. Poszperałem trochę po dokumentach FMJD na stronie, szukając w statucie informacji chociażby o tym, co się dzieje po zgłoszeniu wotum nieufności, czy żeby faktycznie ono weszło w życie, musi być określona pula głosów zebrana, czy połowa, czy w sensie powyżej połowy, czyli zwykła większość, czy
jakieś 2/3, ale szczerze mówiąc nie znalazłem takiej informacji. Może wy jesteście bardziej biegli w tym wszystkim, to napiszcie koniecznie w komentarzu. Nie znalazłem też konkretnego dokumentu, bo trochę to jest rozsiane, jeżeli chodzi o FMJD, bo mamy status, mamy międzynarodowe przepisy, mamy aneksy, które się tyczą głównie gry, ale tych, w tych dokumentach no ciężko mi było znaleźć coś o wotum nieufności, chyba że to jest nazwane inaczej. Chociaż cały statut od deski do deski przeczytałem, ale może mi coś umknęło. Pytanie do Was, moi drodzy widzowie, co myślicie o tej całej sytuacji? Oczywiście wszelkie zmiany, spory nie wpływają dobrze na środowisko. Jeżeli środowisko jednak odczuje potrzebę zmiany, no to potrzeba zmiany na pewno może zaistnieć w taki sposób i w takim czasie, żeby tego czasu za dużo nie tracić. Ciężko mi powiedzieć, co się w najbliższym czasie wydarzy, na pewno sytuacja generuje bardzo duże napięcie. No i nie ukrywam, że w ten sposób też na pewno obecność na kongresie majowym w Drancy będzie podsycona bardzo dużymi emocjami. Jak znamy osobę prezydenta Jacka Pawlickiego z jego raczej cholerycznymi cechami, tutaj nie oczekuję spokojnych rozmów, tylko właśnie wulkanu emocji. Co wy myślicie o tym, jak myślicie, że przyszłość Warcabów się potoczy? Czy to wotum nieufności faktycznie zostanie przegłosowane, czy będziemy mieli uformowanie nowego zarządu? Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu. Dajcie mi też znać, czy chcielibyście raz na jakiś czas dostać informacje tego typu ze świata polityki, a nie o samych konkretnie Warcabach. Czy takie materiały w ogóle porzucić, nie robić i nie angażować Was w to, co się dzieje w światowych Warcabach. Jak powiecie mi, że nie, to będę się ograniczał i takich rzeczy nie robił, ale chciałem po prostu Wam dać znać, co się dzieje, bo to jest dosyć duża, dosyć ważna informacja, która nie do wszystkich pewnie mogła dojść, a dzięki temu będziecie wiedzieli, co się w tych światowych Warcabach dzieje. Pamiętajcie, moi drodzy, o tym, żeby wbijać na kanał Warcaby w niedzielę o 12, w czwartki o 19, gdzie pojawiają się nowe filmy. Pozwoli Wam o tym pamiętać. Łapka w górę, subskrypcja kanału z włączonymi dzwoneczkami, bo bardzo dużo osób nie ma włączonych dzwoneczków i przez to nie dostajecie powiadomień o nowych materiałach. A na żywo widzimy się regularnie w poniedziałki, w czwartki na kanale twitchowym Checkers Online TV. Dodatkowo odpalam spontaniczne live na kanale Warcaby. Subskrybujcie, wbijajcie i do zobaczenia. Tymczasem życzę Wam miłej niedzieli. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!